Dzień dobry Państwu, jest 10 maja 2015 roku. Widzimy, że miasto Wrocław wyprodukowało szyldy w przedziwnych kolorach. Obwodowa Komisja Wyborcza, czarno-różowe. I teraz wchodzimy do lokalu, który będzie się mieścił w szkole specjalnej, mimo że obok jest szkoła podstawowa. Ale być może jest lepiej przystosowana. Czy głosuje Pani? Nie, nie głosuję, bojkotuję. I przypominam, że wzywamy do bojkotu wyborów urnowych 10 maja 2015 roku. Także z tego powodu, że w Państwowej Komisji Wyborczej zasiada 9 zbrodniarzy sądowych, którzy co najmniej 3 z nich ze składu Trybunału Konstytucyjnego zmianowania przez Bronisława Komorowskiego po wymienionym składzie całkowitym PKW nie widzi nic antykonstytucyjnego w ratyfikacji konwencji przemocowej gender. A więc warto zadać pytanie do Episkopatu Polski. Jak można nawoływać do wyborów, które urnowych 10 maja 2015 roku, na których czele stoi Państwowa Komisja Wyborcza w takim składzie, jaki jest? Również nazwanie pójścia do urny obowiązkiem patriotycznym jest moim zdaniem nadużyciem. Wiemy, że Państwowa Komisja Wyborcza podała się do dymisji, dostała nagrody za nie wiadomo co od Bronisława Komorowskiego w wysokości 600 tysięcy. Zarabia tych 9 sędziów z tytułu zasiadania w Państwowej Komisji Wyborczej ponad 200 tysięcy miesięcznie, także za nie wiadomo co. I Państwowa Komisja Wyborcza, która podała się po wyborach 16 listopada 2014 roku całkowicie do dymisji, czyli ci sędziowie zawiesili się w swoich obowiązkach, nie ogłosiła na swoich stronach internetowych wyników wyborczych. A więc te wybory 10 maja 2015 roku tak naprawdę w ogóle nie powinny się odbyć. Nie tylko służba zdrowia jest w zapaści, co słyszeliśmy z ust arcybiskupa Michalika. Przede wszystkim system sądowniczy jest w całkowitej zapaści. I wygląda na to, że Sejm III RP uchwalił 2011, 2012, 2013, 2014 i już 2015. Dokładnie 567 ustaw, w tym właśnie konwencję przemocową gender. A Bronisław Komorowski, który jest tu głównym dzisiaj faworytem, ją podpisał. Nie padło ze słów naszych duchownych, najwyższych. Dzień dobry, będę w telewizji. Dzień dobry, będzie pan? Super. Coś przeciwko? Widzimy, że osoby wchodzące do lokalu nie mają nic przeciwko. Czego nie wolno nagrywać? Ale proszę panią, no ale w jakim celu pani nagrywa? A dlaczego nie wolno nagrywać? Ale w publiczne miejsce. Ale w jakim celu pani nagrywa? A może pan, my sobie nie... Może byś nie zgadzał? My się nie zgadzamy. Chyba pani to żartuje. My się nie żartuję, to że będzie policja. Uczestnicząc... Nie, nie, ma, musi pani mieć zezwolenie od Komisji Obwodowej na fotografowanie. Oczywiście, bo ja nie wiem, a pani może to na YouTube'a wrzucić, a to są nasze wizerunki. To jest karalne. I karalne, ja sobie nie to życzę. Karalne? To jest karalne. Ja sobie nie to jest karalne. Życzę. To jest tak, karalne. Jest karalne. Ja sobie nie życzę, żebym ja gdziekolwiek w internecie była, bo jest ochrona danych osobowych. Pani się nazywa?